z tej strony Angla28 i jesteśmy w Sims zjedzmy na mieście, a to jest moja taka opinia po kilku dniach grania. Przede wszystkim mam totalne wrażenie, że jest to taki odgrzewany kotlet z Sims 2, ponieważ tam też można było mieć własną restaurację i nie trzeba było kupować dodatkowego dodatku do tego, tylko było w dodatku własny biznes. I mam wrażenie, że Epic Games jeszcze damy na kilka takich pakietów rozrywki typu własne, nie wiem, własna sauna, własny klub taneczny, własna biblioteka, własne to czy tamto i za wszystko będziemy musieli płacić. A przecież w Sims 2 wszystko to mieliśmy w jednym pakiecie, w jednym dodatku własny biznes. Więc uważam, że tutaj troszeczkę jest odgrzewany kotlet z dodatku, poćwiartowany kotlet. Ale mniejsza z tym, zauważyłam kilka błędów, bugów, które mnie za bardzo zadowalają. Przede wszystkim bugiem jest to, że jak po zmuchnięciu świeczek wasz sim robi się już staruszkiem i chcecie mu zmienić kolor, żeby nadal miał piękny, wiem, brązowy, blond czy jakiś inny kolor włosów, to się nie da. To się nie da, klikacie w tej i nic. Dopiero jak przełączycie na innego sima i z powrotem na tego sima, to raptem się zaktualizuje? Dziwne. Jest jeszcze jedna rzecz. W restauracji klikam na stolik i chcę wziąć tort, ciasto, zamówić i nie mogę? Ani przed posiłkiem, ani po posiłku. Nie wiem, może to jest coś u mnie, ale może to jest coś w grze. Ale nie, dodatek mnie tak denerwuje, jak ta aktualizacja, która wcześniej była. No jedni nazywają to właśnie tak, jak ja nazwałam, że to jest aktualizacja poprzedzająca wyjście dodatku, a inni stwierdzili, że to jest aktualizacja gender. Aktualizacja jest fajna, ale wkurza mnie to, że co chwilę mi się pojawiają męskie fryzury, męskie stroje, pomimo tego, że mam zaznaczone, że mam tylko kobiece wybierać. To jest też jakiś błąd? Albo twórcy gry już całkiem oszaleli. Z tęsknotą wracam wspomnieniami do Sims 2 i dodatku własny biznes, ponieważ można tam było mieć biznes we własnym domu, pod własnym dachem, gdzie można było żyć normalnie z rodziną i jednocześnie prowadzić biznes, nie wiem, mały sklepik gdzieś tam w pokoiku, czy robić, znaczy, no w ogóle mały sklepik trzymać, czy tam salon fryzjerski, czy co tamkolwiek. I było fajnie, teraz nie można i to jest trochę utrudnienie. Dobrze pamiętam, jak stawiałam specjalne kasowniki przy drzwiach i ludzie wchodząc do mojego domu musieli płacić, ale w tym domu mieli wszystko, naprawdę. Totalnie po prostu jedzenie, zabawę. I to było fajne, bo dzięki temu w moim domu dużo się działo, a teraz to tak troszeczkę jest cicho, słabo i ponuro. Mam wrażenie, że na tym się nie skończy, że wyjdą kolejne pakiety rozgrywki, w którym będzie można właśnie mieć własny salon fryzjerski, własne siłownie, własny basen i tak dalej, ale za to wszystko musimy płacić. Powiem wam tak, ja powinnam to powiedzieć na początku, ale powiem teraz. Policzyłam, ile te wszystkie dodatki razem z główną grą łącznie są warte. Uważajcie, niecałe 1700 zł. Więc to jest coś dużo jak na grę, która jest trochę lepsza niż dwójka i znacznie lepsza niż poprzednia wersja. Ale czy warto płacić tyle? Za każdy dodatek, za każdą małą pierdółkę, za każdą fryzurę. Ja kupuję tylko takie, które mi się przydadzą, a te, które mi się nie przydadzą, mam gdzieś. Więc to tyle jak na moje dzisiejsze wywody na temat tej gry. Ja się z wami żegnam, pa pa!